Żegnamy dziś Wisławę Szymborską. Nie jest łatwo ją żegnać. Dlatego, żegnając ją, pragnę podkreślić jedynie to, że pozostawia nam wielki dar, że pozostawia nam zapisaną w wierszach własną umiejętność dostrzegania wokół siebie tych zwykłych, drobnych, nawet okruchów piękna i radości świata, tych okruchów zawsze wartych zadziwienia, zawsze wartych przeżycia, a czasem wartych uśmiechu i ironii. Pozostawia nam dar pogodnej refleksji nad nami samymi, nad zwykłym człowiekiem. Dlatego żegnamy panią Wisławę Szymborską, poetkę pogodnej strony świata.